31 sierpnia wspominamy błogosławionego Piotra Tarei Claret, prezbitera. Piotr urodził się 30 maja 1905 roku w Manresie nieopodal Barcelony w rodzinie robotniczej. Całe wykształcenie zdobył dzięki stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. W 1921 roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Barcelonie. Egzaminy zdawał z wyróżnieniem, a w wieku 23 lat otrzymał dyplom lekarza. Bardzo lubił swoją pracę. Jeszcze jako uczeń gimnazjum Piotr wstąpił do Federacji Młodzieży Chrześcijańskiej. Był gorliwym apostołem młodzieży i cenionym publicystą. Mimo wielu obowiązków lekarskich zawsze znajdował czas na spotkania lokalnych grup stowarzyszenia w całej Katalonii. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku zastał go na rekolekcjach w sanktuarium w Montserrat. Przez ponad rok Piotr musiał ukrywać się w różnych domach w Barcelonie. Przez ten czas dużo się modlił, czytał i pisał. Stopniowo też odkrywał swoje powołanie kapłańskie. Pod koniec 1938 roku został powołany do Armii Republikańskiej. Jeszcze podczas wojny potajemnie przygotowywał się do kapłaństwa, studiując łacinę i filozofię. Po zakończeniu konfliktu powrócił do pracy jako lekarz, angażując się jednocześnie w działalność akcji katolickiej i kontynuując studia w seminarium duchownym w Barcelonie. W przeddzień swoich święceń pisał: „Mam tylko jeden cel, Panie, być świętym kapłanem, nieważne za jaką cenę”. Sakrament kapłaństwa Piotr otrzymał 30 maja 1942 roku w Barcelonie. Pracował krótko w jednej z miejscowych parafii, a w 1943 rozpoczął studia na Uniwersytecie w Salamance, uwieńczone rok później licencjatem z teologii. Po powrocie do Barcelony rozwinął ożywioną działalność duszpasterską. Był odpowiedzialnym za działalność charytatywną w diecezji, ojcem duchownym w seminarium, profesorem w katolickiej szkole nauk społecznych i kapelanem w szpitalu dla prostytutek. Żył bardzo skromnie, żywo interesował się kwestiami społecznymi i duszpasterstwem robotników. Piotr odwiedzał rodziny w ubogich dzielnicach miasta i opiekował się chorymi na gruźlicę. Tu z myślą o nich założył specjalistyczną klinikę. W wieku 45 lat sam zachorował na raka. Wielkie cierpienia ofiarował Bogu w intencji uświęcenia duchowieństwa. Zmarł w założonej przez siebie klinice w Barcelonie 31 sierpnia 1950 roku. Beatyfikował go papież święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Loreto 5 września 2004 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Piotra na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.